Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Forever i zapraszam was na kolejny odcinek z Overwatcha na moim kanale. Jak widzieliście, Overwatch już ściągnęliśmy, wszystko jest w pożądalu, cholera, i jedziemy z tym koksem. To jest na razie warma, to nie będę na tym się skupiał. O, widzieliście? Już mam ten aimlock. Właśnie ktoś mi powiedział, żeby zobaczyć właśnie, co się na warmapie dzieje, także... Nie no, kurde, to jest... Dobra, to już wali mi łapkę w górę, kurde, pod tym odcinkiem. Oj, pięknie, Neida dostał pod twarz. Znaczy, chodzi o to, że ja nie chcę właśnie tak, wiecie, tak żebrać te łapki. Dajcie łapkę w górę, błagam was, tam 10 tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek. Jakbyście dali, kurde, i 1000 łapek i 2000, to i tak ten odcinek kolejny zrobię, cholera, bo to jest bez sensu. Te łapki w górę po prostu to jest dla mnie taka informacja, że wam się podobają te filmiki, czy robię to, powiedzmy, z jakichś tam update'ów, czy z Overwatcha, czy... Czy z tego, czy z owego, czy siamtego i tak dalej. Także nikogo do niczego nie zmuszam. Jeśli chcecie, zostawcie, jeśli nie, nie chcecie, to nie zostawiajcie. A teraz zabierzemy się do oglądania, ponieważ tutaj wydaje mi się, że poglądać będzie można co. Dobra, runda pistoletowa. Załóżmy, że nasz suspect jest czysty. Już tutaj zauważył dwóch przeskakujących na bombsite B. Oczywiście teka kupił, zero nade'ów, niczego. Te 300 dolarów, wiecie, o. No to tak, wiecie. Randomowy strzał, widzicie? On ma te aimlocki na, nie wiem, na wysokość kolan. To działo się tak szybko, że nie zdążyłem zauważyć. Nie, tak jakoś chyba biodra. Albo może mniej więcej w tej okolicy, jakoś mu te dolne hitboxy mierzy. Pewnie on ma chyba jakoś go skonfigurowanego pod Negeva, ponieważ Negev ma strasznego kopa. I on właśnie sprayuje z tego Negeva i te pociski właśnie lecą, mimo że on celuje na wysokość, powiedzmy, kolan czy tam biodra, to te pociski lecą akurat na głowę. Zobaczcie, jaki on... No. Widzicie, on tego aimlocka, tak mi się wydaje, bo szczerze mówiąc nie znam się aż tak bardzo na cheatach, tym bardziej na ich tam budowie, konfiguracji i tak dalej. Ale on ma cheata chyba skonfigurowanego takie, pod takie, wiecie, full auto. Widzicie, mniej więcej te głowy mu tak siadają, jak się rozpędzi z tym full auto. No headshot percentage 16%. To nie jest aż tak dużo, ale tutaj mamy gościa do odstrzału. Zaznaczę mu chyba... Chciałbym mu wszystko zaznaczyć. Niech tam jeszcze pobija swoich z tej kosy i tak dalej. Niech porzuca tam im pod nosa flesze. Chyba co tylko zlegowało trochę. No. Chciałbym mieć taką reakcję jak ten typ. Wtedy mógłbym grać nawet z dziećmi z Niemiec na globalach solo i bym wygrywał mecze. Nie no, patrzcie. No scope. A to widać, tego aimlocka ma takiego perfidnego... Ale koleś nie wie chyba, że no scope w biegu to coś trochę niecelne takie. A stwierdził, że może się zatrzymam. Może przymierzę. Może użyję tego scopa, no bo po coś on jest. Także on tutaj niech sobie leci, niech sobie gra. Ja tam pogadam z wami. Co tam u was słychać? Jak tam leci? Dzisiaj jest piątek 14. Jest wolny. Niektórzy właśnie, większość chyba osób ma dzień wolny od szkoły. Może to jest jakiś dzień nauczyciela. Ja dzień nauczyciela obchodziłem, znaczy moja szkoła obchodziła wczoraj. Był jakiś tam apel, jakaś inauguracja tam pierwszego roku tych techników farmaceutycznych. No i były jakieś tam konkursy. Jedzenie na przykład ciastka bez używania rąk. Ja w zeszłym roku startowałem, to ja musiałem jeść, kurde, płatki na mleku. I powiem, że wygrałem, dałem swojej, kurde, klasie ten prowadzenie. A niestety w kolejnych konkurencjach daliśmy ciała tam drużynowo i... Ale zabawa fajna. No i dzisiaj właśnie akurat mam dzień wolny. Także mogę dla was coś nagrać. I słuchajcie, będę chciał właśnie... Znaczy, jak będę odpalał jakiś matchmaking i... Jezu, ten nawet nie wychylił za ściany, już rąbał tam. O, zacznij na tego CTK, jak on leży. Ej. Aż mi go się szkoda zrobiło. Ja właśnie będę chciał nagrywać jakieś matchmakingi, ale nie będę wrzucał je, powiedzmy, całych tam... Załóżmy, jakby będzie 16-0, to nie będę wrzucał całych 16 rund, czyli tylko jakieś takie... ciekawsze momenty chyba z tego...
z tego matchmakingu. Takie można powiedzieć, że highlights na, z komentarzem live, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie tych te mecze niekiedy trwają aż po 40 czy tam 30 minut, a nie każdy ma czas naraz sobie powiedzmy pozwolić na obejrzenie takiego filmu długiego. Też część widzów, można powiedzieć, że ogląda to na raty, to znaczy obejrzy sobie powiedzmy połowę filmu po południu, potem wieczorem przed snem, coś takiego. Także jakoś postaram się to zrobić. No, jak żeby inaczej. Kto nie chciałby grać tak jak on? Powiedzcie mi, kto? No przyznać się, kto? Ja bym chciał grać tak jak on, oczywiście bez cheatów. Żeby mieć taki czas reakcji, że jak nawet jak malutki pikselik mnie wychyli, to ja już wiesz, walę z awki. Przez wszystko, przez ściany. Skoro on ma takiego aimlocka, to on powinien właśnie robić jakieś tam, nie wiem, bawić się chociażby przy tym, bo to widać kurde na pierwszy rzut oka. No nie wiem, zgaduję, że to są jakieś niskie rangi, bo on nawet movement ma zerowy poziom, znaczy celownik na poziomie w sumie dupy. Nic nadzwyczajnego, zgaduję, że to są może jakieś tam niskie goldy albo nawet i silvery, cholera wie. Bell już zrezygnował. I pan Kaczka poszedł w cholerę. Dobra. Aim assistance evident beyond a reasonable doubt. Bany hopa i tak dalej nic nie miał, ale korci mnie, żeby za to zaznaczyć, żeby cały ten zestaw 4x4 mu dać, ale Gryfik, no tam jedno było tam dźgnięcie kosą, ale wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Między innymi właśnie u ludzi, którzy grają powiedzmy na fisitach, ale on może na fisicie dostał bana i cholera wie. Dobra, w każdym razie ten pan już dostanie waka i czekam tylko po prostu na expa. Na expa czekam za niego. No i w międzyczasie będziemy czekali na kolejne demko, także ja to wszystko przyspieszę. I widzimy się za momencik. Dobra, kolejne demko pobrane, także lecimy z tym koksem. I ciekawe, jaka nam się mapa teraz trafi. Chciałbym zobaczyć coś innego. Na Overwatchu chciałbym zobaczyć nowe Inferno, ponieważ jak widzieliście już tam w menu głównym, Inferno powróciło w swojej tej nowej formie. Całkiem fajne to Inferno, będę musiał parę matchmakingów zagrać. O! O! Alleluja! Nie no, zajebiście. Mamy nowe Inferno. Ale nam się trafiło. No tak, tą ścianę da się skanować. Za to szmaty tym bardziej. No chyba chciał się podsadzić. Aj, prawie. Ja to wtedy tak po pesce, jakieś pre-fire bym tam walił. Chociaż kurde jest to Inferno strasznie przejrzyste. Strasznie mi się podoba to Inferno. Ma tam pewnie jakieś bugi, jakieś niedociągnięcia, ale na tym Valve będzie pracowało na pewno. Tym bardziej zauważcie jaką tą ich ostatnią aktywność, kurde, te patche, te update'y, w ogóle te zmiany. I w kłócaniu, i w AWP-ie, i tych jumpshotach, no. Część osób uważa, że CS schodzi na psy. Ja uważam, że 60, tak powiedzmy 65% tych zmian jest na plus. Także ten. Całościowo jest ok. Z tych wszystkich zmian. Wiadomo. Ludzie niektórzy nie są przyzwyczajeni do zmian, nie lubią zmian. Jak jest właśnie jakaś zmiana, że muszą zmienić właśnie przez to swój styl gry albo porzucić jakąś broń i grać czym innym, no to ludzie właśnie tego nie lubią. No teraz tamci skanują. Bardzo dobrze, to będzie to właśnie taka chyba wymiana tych AWP i tych autoszmat na tym
To już nie wiem, to można będzie chyba nazwać to inaczej niż jakiś banan, nie wiem, jakaś alejka, coś takiego. Nie wiem, te nazwy pewnie się pozmieniają trochę. Albo ludzie będą się posługiwać tymi starymi nazwami. O, zigzag. Nie wiem, co on zrobił, czemu zabił swojego. Tym bardziej on ma 3 HP, zobaczcie, ten jest tutaj. On powinien rotować tam na to A. Przecież widzieli pakę, że leży. Chyba, że gościu gra sam po prostu i patrzy na to, co dzieje się na minimapie. No nic, jak na razie facet jest czysty dla mnie. Póki co zaznaczam, że póki co. Widział tego smoka, że leci z tamtej strony. Jak mi się wydaje, że widział. Chociaż na tym skopie, nie no, musiał widzieć. Mamy 14 rundę dla antyterrorystów. Nie no, ogólnie ten bombsite A jest teraz o wiele łatwiejsze retake'i są. Zakładam, bo jeszcze zaznaczam, że nie grałem. Ale wydaje mi się, że o wiele łatwiejsze są retake'i tego bombsite'u A. Bombsite B. Wydaje mi się, że poziom chyba trudności w odbijaniu go jest taki sam jak był wcześniej. Ale to A jest zdecydowanie. No zawsze było tak, że jeśli ktoś zajął ten bombsite A i zaplantował pakę, to 90% szans, znaczy 10, przepraszam, odwrotnie, 10% szans było na to, że retake zakończy się powodzeniem. Może przesadzam, może 20%, ale na pewno o wiele większą, o wiele lepszą sytuację miał to tam. Mieli tam terroryści. No to już musiał cofnąć. Ta pozycja się nie zmieniła, co już tutaj. Fajne są te trumny. O, dobrze, mógłby właśnie wskoczyć. Słyszał go, że wchodzi do kościółka. Ładnie. To będzie chyba jeszcze kilka rund. No, 23 fragi ma. Właśnie na jego statystyki w pierwszej połowie headshot percentage 12, 15%, damage 100, 108, no tam w zaokrągleniu do setek. I tutaj 135 w tej połowie. Procenty headshotów trochę skoczyły do góry. No, jedna runda przez terrorystów wygrana. Strasznie dużo wygrali po stronie terror na tej mapie. Czyżby po terror łatwiej się grało teraz? Znaczy łatwiej niż wcześniej. Muszę to sprawdzić właśnie. Zagram jakiegoś matchmakinga. To wtedy zobaczymy, jak to jest z tym Inferno. Po stronie Terro. W sumie nie wiem, czy na tą. przepraszam, za tą ściankę, czy ludzie będą się podsadzać. Bo skoro jest ona bardzo łatwo skanowalna. Tutaj te jedynki też. Tam można się podsadzać, ale wydaje mi się, że jak terroryści będą zajmowali powoli tą alejkę, tego banana, to ludzie będą się tam wcelowywać i będą wypatrywać tej głowy. To wydaje mi się, że będzie chyba łatwy frag. No też tej latarni właśnie tam nie ma, to też ona strasznie dużo zasłaniała. Ładnie, no i chyba mamy koniec, nie? Tego meczu. Tego demka też. Jest 1 na 3, 7 do 15. Ostatni biegnie z bombą przez aparty na A. Nie mam pojęcia, jak on to ugrał. Nie mam pojęcia, ale propsy dla niego. Naprawdę, klaczy 1 na 3. Chyba tak zaplantował pakę, że tamten nie widział jej, albo po prostu nie było już czasu. O, kite zigzaka. No, chyba się nie lubią chłopaki. Zawsze skanował, teraz. No, jeszcze jedna pestka, no, facet. O, wow.
Nie fart, co? A straszne. Nie no, to muszą być jakieś randomy, bo... Zamiast tej autoszmaty to mógłby suspektowi jakąś broń kupić. Nawet tego kurde PM-a, tak? Nie wydaje mi się, że ugraliby tą rundę, bo... Zigzag to jest chyba... Zigzag albo Kajs to są może jakieś trolle, się nie lubią, albo się wyzywają na tym czacie. Że jeden drugiego tam obija, zabija i tak dalej. Tutaj ładnie. Podniosę sobie kałaszka. I Kat dobrze robi, że wchodzi tutaj na drugiego mida, żeby kontrolować tych skrótów. To jest bardzo mądra rzecz. Zigzag zdobył fraga, tam niestety Daisy nie przytrzymała tego bombsite'u B. Niestety Kiwi też nie dał rady. I to jest chyba ostatnia runda właśnie. Zobaczymy jak retake'i się mają na bombsite'ie B. Jak to mniej więcej z ich perspektywy to wygląda. No i po rundzie, po meczu. GG. Tego też zabiję i runda dla terrorystów. Aha. Okej. No to reporcik za griefing. Sorry Gregory, sorry Winnetu, siła wyższa. Coś takiego naprawdę by mnie za przeproszeniem wkurwiło. Gdzie już mamy ostatnia runda. O Jezu. Bo już, że tak powiem, 0 na 3. Wystarczy tylko rozbroić pakę i cześć pracy. O, i to ładnie, blokuj go, blokuj go. Za ten griffing to powinien dostać. Spod jajek strzela. O Jezu. No to już jest chyba koniec. Koniec końców. Mam nadzieję, bo... Nie no, za griffing to on dostanie na stówę, bo... Nawet mnie to wkurzyło. Ej, miss, tutaj ten. Griffing, jak najbardziej. Także... Mieliśmy aimlocka, mieliśmy takiego perfidnego cheatera na daście 2. Teraz mieliśmy okazję zobaczyć, jak nowe Inferno wygląda na matchmakingach właśnie w formie takiego Overwatcha. Mieliśmy gościa, który... No w ostatniej rundzie pokazał, co to jest griffing. Co to jest przeszkadzanie w grze, co to jest przeszkadzanie w wygranej. I zakończenie tego meczu. Także mam nadzieję, że ogólnie materiał wam się spodobał. Także jeszcze raz przypominam o kciuku w górze. O subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Także zapraszam was serdecznie też na Facebooka. Gdzie na 100 tysięcy widzów będę robił całkiem spory giveaway. Sam jakieś czerwone skiny wam pokupuję ze swojej własnej kieszeni. Także... Klikajcie w te reklamy, to więcej zarobię i może więcej tych lepsze te skiny wam pokupuję na ten giveaway. Także jeszcze raz serdeczne dzięki i trzymajcie się, strzała!